Drodzy Państwo, trwa karnawał, a więc jest to doskonała okazja do tego, by w jakimś balu karnawałowym wziąć udział. A o tym, jak taki bal zorganizować, okazuje się, że najlepiej wiedzą seniorzy z Sosnowca. No i właśnie o tym balu sobie teraz troszeczkę więcej porozmawiamy. Bal będzie organizowany już po raz czwarty, ale po raz pierwszy w ramach projektu Aktywni Obywatele Sosnowca 60+. I w związku z tym moimi gośćmi są dzisiaj pani Halina Sobańska, koordynatorka projektu Wespół w Zespół Aktywni Obywatele Sosnowca 60+. Piotr Wilczyński, ekspert do spraw promocji i upowszechniania rezultatów projektowych. Dzień dobry. Oraz pan Jerzy Noczyński, prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior. Dzień dobry. To może rozpocznę po prostu właśnie od tego pytania, byśmy przybliżyli, czym jest projekt. Projekt jest kapitalną inicjatywą na rzecz seniorów. Kierowany jest do tych, którzy mało aktywni są i chcemy ich zaktywizować, ale i do tych, którzy już są aktywni i chcą podnieść swoje kompetencje. Dla takich dwóch grup. W ramach projektu odbywa się Akademia Działacza, gdzie seniorzy pozyskują nowe kompetencje, na przykład uczą się wystąpień publicznych. No właśnie, bo tutaj też warto o tym wspomnieć, że słowo senior jest tak troszeczkę niefajnie nacechowane, prawda? Bo ten dzisiejszy współczesny senior, czy może bardziej osoby 60+, tak, to nie są te osoby, które nim siedzą przed telewizorem w kapciach. To zupełnie tak nie wygląda. Absolutnie, to jest diametralna różnica. Taki projekt na rzecz seniorów, teraz Fundacja Medeina, a wcześniej Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, realizuje już po raz czwarty czy piąty. Kiedy próbujemy się z seniorami umawiać, i tu myślę, że pan Piotr najlepiej powie, mają tak zabudowane kalendarze, że naprawdę tam się trudno po prostu wcisnąć z jakąś nową propozycją, więc to jest zupełnie inne. Oczywiście jest i tak druga grupa ludzi, którą trzeba z domu po prostu zwyczajnie wyciągnąć i zaktywizować, i do tej drugiej grupy też kierujemy swoje działania. Prowadzimy kluby działacza, spotykamy się z ludźmi i proszę sobie wyobrazić, okazuje się, że najbardziej na tych spotkaniach to, czego potrzeba ludziom w wieku 60+, klubów seniora, czyli miejsca, gdzie mogą się spotykać, gdzie mogą rozmawiać, gdzie mogą się integrować, gdzie mogą potańczyć, bo to jest druga rzecz, której najbardziej potrzeba ludziom. Ja myślę, że tutaj Jurek, który jest uczestnikiem już nie pierwszy raz projektu, powie coś na ten temat, a i pan Piotr, który rekrutuje uczestników. To może właśnie rozpoczniemy od pana Jerzego. Panie Jerzy. Jestem produktem już poprzednich projektów i każdy w zasadzie kończył się balem. To już jest czwarty. Byłem na wszystkich, więc muszę powiedzieć, seniorzy, to jest to, co chcecie mieć i to, co możemy robić bardzo dobrze. A co panu dają te spotkania i uczestnictwo w takim projekcie przede wszystkim? Jak powiedziałem, że jestem produktem, to znaczy byłem też bardzo sceptyczny do tego, co do życia już po 60, a teraz, tak jak powiedziała Halina, założyłem wspólnie z kolegami Stowarzyszenie Aktywny Senior i działamy już czwarty rok. Coś wyjątkowego przeżył pan właśnie w trakcie tego projektu? Co... Wszystko, co żeśmy, co przeżyłem takiego aktywnego, to jest związane z tym. Zawsze byłem na wyjazdach, byłem na szkoleniach, spotykałem się z taką ilością ludzi, których wcześniej chyba nigdy bym nie poznał. Panie Piotrze, a z pana perspektywy młodej osoby, jak właśnie współpracuje się z seniorami? Seniorze, jak to wygląda? To jest wulkan energii, jestem w ogóle zdziwiony. Oni mają taki zapał do pracy, ich tylko lekko popchnąć, oni wynajdują sami sobie pracę. Po prostu działają. Jedna pani na przykład sama utworzyła klub seniora, więc po prostu jest niesamowicie. Ciężko jest na początku ich wyciągnąć, ale później to jest po prostu ciężko zatrzymać. I na czym polega przede wszystkim pana praca? Moja praca polega na reklamie, w ogóle na reklamie. Odnośnie reklamowania projektu, zachęcania ludzi właśnie do udziału w Akademii Działacza, w klubach działacza, w ogóle do pobudzenia ich tak aktywnie, żeby zaczęli, wyszli z tych domów, z tych telewizorów, żeby się integrowali, bo starszym ludziom brakuje tego kontaktu między sobą, w ogóle kontaktu międzyludzkiego, to widać po prostu, jak się już z tymi ludźmi jest, wystarczy drobna rozmowa, oni są bardzo ucieszeni już z tego po prostu. No i chyba chodzi też o to, żeby byli takimi świadomymi, aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, niż że emerytura i już jest po prostu odcięcie od świata. Wspomniana przez pana Piotra osoba, pani Zofia, próbowała zapisać się do klubu seniora na terenie miasta, ale okazuje się, że no, te instytucje są raz, że są bardzo pożądane, a dwa, brakuje w nich miejsc, po prostu jest ich za mało. Nie mogła tu, nie mogła tam. Proszę sobie wyobrazić, powiedziała: o nie, to ja założę swój.
założyła Klub Seniora. 29 stycznia jest pierwsze spotkanie Klubu Seniora. Weszła w kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową, z osobą, której mieszka, załatwiła, rozmawiała z nimi, napisała pismo lokal. I 29 stycznia organizuje pierwsze spotkanie Klubu Seniora. Proszę zobaczyć, jaka to jest aktywność. Inicjatywa oddolna. Oczywiście. Zawsze działa. I naprawdę godna tutaj podziwu i podkreślenia. W tym momencie stawiamy kropkę i już za moment wracamy do rozmowy. Drodzy Państwo, a my rozmawiamy o tym, jak aktywować seniorów i jednym z takich doskonałych pomysłów jest na przykład właśnie bal aktywnego seniora, który już 21 lutego odbędzie się w hali sportowej w Zagórzu. Pani Halino, jak przygotowania? Super. Do balu. Super. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to nasz już czwarty bal, więc mamy doświadczenie, wiemy jak to robić, ale też wiemy, że osoby, które przychodzą, to naprawdę przychodzą, żeby się bawić, żeby tańczyć. Będzie też wodzirej, a nawet wodzirejka, która będzie prowadzić wydarzenie, ale przede wszystkim przychodzimy, żeby się bawić. Wszyscy seniorzy i bawią się do białego rana, druga, trzecia w nocy i ciągle jeszcze i chcą jeszcze tańczyć, jeszcze się bawić. Rozmawialiśmy tutaj sobie o tym, że to będzie bal na 300 osób, czyli na ponad 100 par. 150 par. Ale nie jest to obowiązek, żeby przychodzić w parze. Nie, nie jest to obowiązek, zwłaszcza, że w społeczeństwie jest więcej samotnych kobiet, wdów niż mężczyzn, więc na balu zawsze jest więcej kobiet. Ale to nie przeszkadza, bawią się cudownie, świetnie, bawimy się wszyscy razem i jeżeli ktoś ma opory, że no jest sam i nie pójdzie na bal, bo nie ma pary, to absolutnie proszę takich oporów nie mieć. Trzeba przyjść na bal sam czy w parze, wszystko jedno. Można przyjść z sąsiadką, z koleżanką, ze znajomym, z sąsiadem, kolegą. Panie Jerzy, to już też będzie pana czwarty bal. Tak, i dlatego mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jest to najlepsza forma aktywności ruchowej. A każdy, kto przyjdzie, znajdzie partnera lub partnerkę. Więc do tańca, do zabawy. No i może jeszcze na coś później. Tak? Ja powiem jeszcze, że na tych balach zawiązują się też sympatie, miłości. Mieliśmy przykłady takie, bo każdy bal pod jakimś hasłem się odbywał. Pierwszy odbywał się pod hasłem Niech żyje bal. Po prostu. Tak, i śpiewaliśmy z Marylą Rodowicz. Zaczynamy każdy bal polonezem. No właśnie, do tego chciałam nawiązać. Tak. Czy wszyscy potrafią tańczyć poloneza? Wszyscy. Niektórzy mówią, że ostatnio tańczyli poloneza 60 lat temu. Na studniówce. Na studniówce, tak. Kolejny bal był z okazji walentynek, Miłość o wiek nie pyta. Też pięknie. Też. Był też niepodległościowy bal Polaków z okazji święta odzyskania niepodległości. Także okazje są różne, ale zawsze bawimy się świetnie. Przychodzą Państwo i pytają o różne rzeczy w związku z balem. Tak, bo no właśnie. Jaka będzie muzyka, czy będzie kapela na żywo, czy jakie będą konkursy, bo też mamy mieć konkursy z nagrodami. O jedzenie oczywiście, to ludzie też bardzo, no i też bardzo się jakby pytają, czy mogą właśnie przyjść sami. Ja mówię, że jak najbardziej, no bo to ludzie tam, nie tylko pary muszą przychodzić, tak? To jest takie kluczowe pytanie ludzi po prostu. Ale mieliśmy taką panią, która przyszła i zapytała, właściwie nie zapytała, tylko powiedziała nam, że ona chciałaby siedzieć przy stoliku z wysokim mężczyzną i nie w okularach. No, jeżeli pani już się wybiera na bal, no to też może mieć jakieś wymagania. Tak, więc no, chyba taki zlecono nam jeszcze kojarzenie par. Nie bawimy się oczywiście w kojarzenie par, każdy przychodzi jak chce, z kim chce, sam albo w towarzystwie. My zadbamy o to, żeby zabawa była świetna, tak jak powiedzieliśmy, na 300 osób, więc będzie z kim się bawić, zadbamy o konkursy, zadbamy o atrakcje różne. Będzie to może super. Jeszcze powiedzmy o strojach, bo stroje też odpowiednie są wymagane. Tak, stroje są wymagane i tego pilnujemy. Żeby super się ubrać, żeby mieć ładną fryzurę, można już się przygotowywać, szukać kreacji, są teraz przeceny. Myślę, że warto raz na ileś poczuć się właśnie
tak. Zapraszamy przyjemnie. Bardzo serdecznie na bal aktywnego seniora 21 lutego w hali sportowej w Zagórzu. W Zagórzu. Moimi gośćmi byli pani Halina Sobańska, koordynatorka projektu Wespół w Zespół Aktywni Obywatele Sosnowca 60+, Piotr Wilczyński, ekspert do spraw promocji i upowszechniania rezultatów projektowych oraz pan Jerzy Noczyński, prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior oraz stały uczestnik właśnie tych balów. Bardzo dziękuję państwu. I szkole. Aktywny senior po prostu. Tak jest. Dziękuję bardzo państwu za wizytę. Dziękujemy.